Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Partnerem głównym Polskiej Hokej Ligi jest Województwo Śląskie. Pierwsze trofeum w tym sezonie zostało wręczone. Super Puchar Polski dla GKS-u Katowice. Mistrzowie kraju ograli Komarch Krakowie na lodowisku w Satelicie aż 7-1. Świetny, szybki, żywy mecz. Mnóstwo sytuacji, wspaniałe interwencje bramkarzy. Przewaga GKS-u Katowice może nie aż tak wyraźna, jak wskazywałby na to końcowy rezultat, ale tych szans gospodarze mieli zdecydowanie więcej, a przede wszystkim skuteczność była po ich stronie. Tak wyglądała rywalizacja z ostatnich godzin, kiedy katowiczanie o trofeum z Komarch Krakowią rywalizowali, a ja witam serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu hokejowego poświęconego oczywiście wydarzeniom w polskiej hokej lidze. GKS Katowice z trofeum, z superpucharem, ale sprawdźmy, jak katowiczanie radzą sobie na ligowych taflach. Zaczynamy nasze podsumowanie od 12 kolejki, od tego, co działo się w minionym tygodniu. Jesteśmy właśnie na terenie GKS-u Katowice. Katowiczanie podejmowali zespół JKH GKS Jastrzębie. W 8 minucie przewaga drużyny gospodarzy. Maciej Kruczek zdobywa gola na 1-0 i GKS otwiera rezultat tego spotkania. Ta pierwsza tercja zakończyła się różnicą jednego trafienia na korzyść katowiczan, ale w drugiej od razu szybka odpowiedź Jastrzębian, również w liczebnej przewadze. Dobry, ciekawy, równy mecz. Kalejnikowas doprowadza w 24 minucie do rezultatu remisowego, a na 1-2 w 26 także w przewadze trafił Mikiska. I to Jastrzębianie mieli w tym momencie komplet punktów w garści. JKH w przewagach przełamał się, bo mieli z tym elementem wielkie problemy w ostatnim czasie zawodnicy Roberta Kalabera, ale w Katowicach udało się dwukrotnie w ten sposób szansę wykorzystać. 37 minuta, czyli jeszcze w tej drugiej odsłonie katowiczanie doprowadzają do remisu. Konkretnie czyni to Marcin Kolusz. No a w trzeciej tercji gospodarze przechylają szale na swoją korzyść. Olson od Magii i Monto także notuje asystę w tej akcji. 53 minuta gry. 3-2 zwycięstwo GKS-u Katowice, a zatem nie tylko w Superpucharze, ale w lidze też katowiczanie radzili sobie dobrze. Tauron Kacha Podhale Nowy Targ GKS Tychy. Tutaj goli mieliśmy zdecydowanie mniej. Faworytem oczywiście, patrząc w tabelę, byli tyscy hokeiści, ale to był zaskakująco równy bój. Tyszanie wciąż widać, że szukają optymalnej dyspozycji. Bartłomiej Pociecha w 30 minucie zbierał gratulacje, bo tyscy hokeiści, jak mogą Państwo zauważyć, wykorzystali podwójną liczebną przewagę. Pociecha może nie spod niebieskiej, zjechał między buliki, huknął i bez szans bramkarz Podhala Nowy Targ. Czwarta kolejna wygrana GKS-u Tychy, bo Mroczkowski już później ustalił rezultat kilkadziesiąt sekund przed końcem trzeciej tercji, posyłając krążek do pustej bramki. Podhale mogło w tym meczu prowadzić, ale w sół trafił w słupek, Przygocki w poprzeczkę, no a niewykorzystane szanse lubią się mścić. Trzeci mecz, który Państwu prezentujemy, czyli Zagłębie Sosnowiec już za chwilę. Jeszcze teraz gol Krystiana Mroczkowskiego podsumowujący ten mecz w Nowym Targu. I tak to wszystko się zakończyło. Mecz niewykorzystanych przewag, bo tych przewag było w tym starciu sporo. A trzecie spotkanie, jak już powiedziałem, Zagłębie Sosnowiec, Komarch Krakowia. Tutaj emocji mieliśmy co niemiara, to była sensacja. Zagłębie Sosnowiec szóstą porażkę z rzędu doznało, miało 6 porażek z rzędu, no i przyjeżdżał zespół, który rywalizował przecież w Lidze Mistrzów, który skutecznie rywalizował z Färjestad, wygrywając z mistrzami Szwecji, a tutaj Sosnowiczanie prowadzili 2-0, najpierw Naruk w 11 minucie gry, później Witecki w 14 minucie tego spotkania, było już 2-0 i z 2-0 zrobiło się 2-4, bo w 15 minucie Patryk Wronka zdobywa gola na 2-1, Dziurdzia w 36 i już mieliśmy remis 2-2. Wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku
opanowania tej sytuacji przez drużynę Komarch Krakowi. Arrak w 27 minucie dał pasom prowadzenie w tym spotkaniu. No i ta druga tercja znakomicie rozgrywana przez zespół krakowski, 37 minuta, 2-4 Szaur i różnica, która była już spora, mogła psychologicznie trochę Sosnowiczan złamać, ale tak się nie stało. Później jeszcze Bucenko doprowadza do kontaktu, a na 4-4 trafia Piotrowicz i mamy już wtedy małą niespodziankę. Trzecia tercja, choć emocji było sporo, choć sytuacji jedni i drudzy kilka mieli, szczególnie Krakowie tutaj próbowała szukać swoich szans, była bezbramkowa, a w dogrywce Patryk Kogut po minucie i 13 sekundach pokonuje bramkarza Komarch Krakowi i w ten sposób ta sensacja staje się faktem. Zagłębie pokonuje Komarch Krakowie po dogrywce 5-4. I ostatnia potyczka 12 serii spotkań. Marma Ciarko STS Sanok, KH Energa Toruń, 1-0 dla Sanoczan, bardzo szybko, już w 6 minucie tego starcia, ale to nie pierwsza tercja była rozstrzygająca, bo po pierwszej mieliśmy remis. Niki Koskinen w 14 minucie gry doprowadza do rezultatu 1-1. Rozstrzygająca była ta odsłona numer 2. Tutaj 3 gole zaaplikowali gospodarze swoim rywalom. 26 minuta Tamminen, później Pawlienko także w 26. I tutaj ważne są te sekundy. 25-18, 25-45. Tak wyglądały te dwa trafienia, a Jucho Makla 34 minuta na 4-1. No z tego już się podnieść było bardzo trudno, tym bardziej, że na początku trzeciej tercji szybko strzelony gol, wykorzystana przewaga Achoniemi, 41 minuta gry, 5-1 już właściwie było po sprawie. Finowie tak naprawdę załatwili ten mecz Sanoczanom. 5 kolejnych porażek STS-u przed tym starciem, 4 energii, no i przełamanie dla drużyny Sanockiej 5-2, bo Koreńczuk w 57 minucie rozmiary tej porażki drużyny toruńskiej zmniejszył. Tak wygląda komplet wyników tej serii spotkań. GKS Katowice, JKH, GKS Jastrzębie. Chyba najwięcej emocji 3-2, ale największa sensacja zdecydowanie w Sosnowcu, gdzie Zagłębie podejmowało drużynę Komarch Krakowi. A zatem zaczynają te drużyny, które były w dole tabeli, łapać może nie szczyt swojej formy, ale nawiązując walkę z tymi lepszymi, tak jak Podhale z GKS-em Tychy, czy tak jak właśnie Zagłębie z Komarch Krakowią. Ale oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, no to zobaczmy, co działo się w kolejce numer 13. A zaczynamy od Nowego Targu. Tauron, KH Podhale, Komarch Krakowia. Skoro Podhale tak równo rywalizowało z GKS-em Tychy, spodziewaliśmy się, że w derbach Małopolski będzie podobnie, a tymczasem rozczarowanie dla sympatyków Podhala. Raczuk już w trzeciej minucie zdobywa gola dla Krakowi, jest 0-1. Damian Kapica w 7 minucie podwyższa na 0-2, a w 14 Stefan Czamango strzela trzeciego gola dla Komarch Krakowi. Po tej pierwszej tercji, która zakończyła się prowadzeniem pasów 3-0, mogliśmy powiedzieć, że bardzo trudno będzie nawiązać tutaj równorzędną walkę. Początek był wyrównany, później już wyraźna dominacja gości, jeszcze w pierwszej tercji zmieniony bramkarz Zabizuba Klimowski. Niewiele to dało. Damian Kapica, 27 minuta tego spotkania, 4-0 dla Krakowi. W 36 Patryk Husak, a dokładnie minutę później Jakub Szaur i kolejne 3 trafienia na koncie Komarch Krakowi. To jest ten gol Husaka, a za chwilę będziemy jeszcze patrzeć na trafienie Jakuba Szaura. 6-0 po 37 minutach, ale to nie wszystko, bo znów upłynęła 60 sekund i Patryk Wronka zdobywa 7 gola dla swojego zespołu. 7-0 dla Krakowi po 2 tercjach. Mnóstwo błędów Podhala, Nowy Targ. Sporo szans mieli też nowotarżanie, ale zmarnowanych. Przewagi także niewykorzystane. Gol honorowy to 52 minuta Bartłomiej Wsuł. Radość jest na otarcie łez, a Krakowia jeszcze przypieczętowała swój triumf, zdobywając gola 8 w 60 minucie tego spotkania. Robert Arrak, 8-1, imponujący rezultat drużyny krakowskiej na terenie nowotarskiego zespołu. Energa Toruń, Zagłębie Sosnowiec, więc dwie drużyny, które chciały powalczyć o to, by były punkty. Było mnóstwo emocji. Pojawił się w bramce Energii Studziński, miał kilka bardzo udanych interwencji.
Cztery gole padły w przewagach w tym starciu, ale to o tym może za chwilę, bo ósma minuta to w wyrównanych składach Elias Eloma, Patryk Kogut, to już właśnie przewaga i 1-1 w minucie 12. Na kolejne trafienia trzeba było czekać do drugiej tercji, 22. Jakub Witecki i Sosnowiczanie prowadzą, no a w 24. Niki Koskinen wykorzystuje przewagę toruńskiego zespołu, nie w klasycznym zamku, tylko po szybkim rozegraniu akcji i jest już 2-2. Szczeci 3-2 w 42. minucie. To był debiut tego zawodnika w toruńskim zespole. Debiut jak najbardziej udany, nie tylko tym trafieniem w 42. minuty, ale za chwilę o kolejnym będziemy mogli powiedzieć. Wcześniej jednak jeszcze na 4-2 Mark Witanen w 50. minucie spotkania. Też wykorzystana przewaga liczebna zespołu. Sosnowiczanie jednak nie poddawali się, walczyli do końca, starali się straty niwelować i to dwubramkowe udało się odrobić. Dmytro Damiłenko w 58. minucie też w przewadze Zagłębia Sosnowiec. Czasu zostawało jeszcze sporo, a Jarosław Rzeszutko pokazał swój kunszt, wykorzystując taką właśnie sytuację. I było 4-4 w 59. Dogrywka i wspomniany przeze mnie już Patryk Szczeci wykorzystuje podanie Nikiego Koskinena. Świetna akcja. 19 sekund dogrywki wystarczyło, by Torunianie przechylili szale na swoją korzyść i zwycięstwo 5-4 dla drużyny toruńskiej, a zatem przełamanie energii i odbudowanie. GKS Katowice, GKS Tychy. Tutaj zawsze emocji mamy mnóstwo, kilka akcentów tyskich w Katowicach, kilka katowickich w GKS-ie Tychy. Szymon Marzec w 15 minucie w osłabieniu GKS-u Tychy zdobywa gola dla tego zespołu. Błąd w defensywie GKS-u Katowice. Jeszcze arbiter starał się weryfikować, czy rzeczywiście ten krążek został za linią bramkową, zanim ta bramka została dotknięta, zanim ta bramka została ruszona. Po wideoweryfikacji uznano, zresztą z naszej perspektywy i na naszej antenie też widzieliśmy, że bramka padła i gol został uznany. 0-1 po pierwszej tercji, druga odsłona bezbramkowa dopiero w trzeciej. Bartosz Fraszko w 55 minucie wykorzystuje przewagę GKS-u Katowice i jest doprowadzenie do rezultatu remisowego, kiedy już wszystko wskazywało na to, że będziemy mieli dodatkowy czas gry, że będzie dogrywka. No to Filip Komorski wypatrzył Romana Szturca. Ta sytuacja za chwilę. Jeszcze raz Bartosz Fraszko strzela gola wyrównującego, ładnie zmieścił krążek w bramce GKS-u tych. Ale Szturc w 59 minucie spotkania w taki oto sposób pokonał Johna Mareja. Bramka dla drużyny GKS-u Tychy. Bramka, po której już się podnieść Katowiczanie nie zdołali. W trzeciej tercji Tyszanie mieli więcej szans, również 4 minuty gry w przewadze, ale tego wykorzystać nie potrafili. Wykorzystał natomiast swoją szansę Roman Szturc. W opinii kibiców najsłabszy mecz GKS-u Katowice w tym sezonie, ale czy tak rzeczywiście było? No trudno wyrokować, bo raz lepiej, raz gorzej radzą sobie Katowiczanie. W tym przypadku akurat Tyszanom ulegli 1-2. I ostatnie spotkanie 13. kolejki JKH GKS Jastrzębie, Replas Tunia Oświęcim. Tutaj też emocji mieliśmy mnóstwo. 10. minuta, 58. sekunda. Janssons daje prowadzenie drużynie jastrzębskiej. Unia bardzo szybko, bo po 2 minutach za sprawą Pangiełowa i Udaszewa wyrównała, wykorzystując piątkę swoich graczy na lodzie przeciwko czwórce jastrzębskiej. Ale jeszcze w pierwszej tercji Jastrzębianie wynik korzystny dla siebie odzyskują. Świetna seria Kalejnikowasa znakomicie w 19 minucie kończy atak swojego zespołu. To był bardzo dobry mecz. Słaba skuteczność JKH, bo można powiedzieć, że Jastrzębianie wcześniej mogli rozstrzygnąć losy tego starcia, a w 34 minucie mieliśmy remis 2-2 po strzale Sebastiana Kowalówki. I wreszcie dogrywka, znakomite podanie, sam na sam Peter Bezuszka pokonuje bramkarza JKH i to oświęcimianie z Jastoru wyjeżdżają, zwyciężając po dogrywce 3-2. Jastrzębianie mieli długie fragmenty lepszej gry, jak powiedziałem, od Replas Dunii Oświęcim, ale nie ten, kto lepsze efekty daje, zwycięża, a ten, który jest skuteczniejszy. Tak wygląda komplet rezultatów tej 13. kolejki spotkań. Emocji było sporo właściwie na każdym lodowisku i działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tych goli było sporo, ale nie zakończyły się tylko te dwie serie spotkań w minionym tygodniu, dlatego że jeszcze mieliśmy dwie gry
awansem. I jeżeli mówiliśmy przed momentem o meczu JKH GKS Jastrzębie z Repla z Unią Oświęcim, no to dwa dni później te dwie drużyny spotkały się ponownie. Ale zanim powiemy o tym spotkaniu, które miało miejsce w Oświęcimiu, to najpierw Zagłębie Sosnowiec, które rywalizowało z Podhalem Nowy Targ. W Sosnowcu bardzo liczyli na to, że uda się w tym starciu punkty zdobyć. To nie był wielki mecz. Przyznajmy szczerze, że tutaj nie działo się aż tak dużo, jak można by oczekiwać. Była przewaga Zagłębia, ale to Podhale strzela gola jako pierwsze, 5-4, 16 minuta gry, René Svitana 0-1, delikatna konsternacja, ale w drugiej tercji wzięli się Sosnowiczanie za odrabianie strat. Jarosław Rzeszutko złapał formę, ma dyspozycję, znowu wróciła skuteczność i w 34 minucie Rzeszutko doprowadza do remisu, a trzecia tercja już przechyliła szale na korzyść, choć czekali w Sosnowcu bardzo, bardzo długo. Jak Państwo widzą, zegar dopiero 57 minuta gry. Damian Piotrowicz 4-4 było wtedy na lodzie, strzela gola dla zespołu sosnowieckiego. Zagłębie prowadzi 2-1, ryzykują nowotarżanie, wycofują bramkarza, ale ten manewr nie przynosi im powodzenia, a daje trzeciego gola Zagłębiu 3-1. Kamil Sikora 53 sekundy przed końcem tego spotkania. I wreszcie Repla z Unią Oświęcim, JKH GKS Jastrzębie. Jastrzębianie chcieli wziąć rewanż za tą porażkę w dogrywce na własnym terenie i udało się bardzo szybko, już w pierwszej tercji, w 7 minucie strzela gola Józef Mikiska. 5-4 Jastrzębianie grali wtedy właśnie w tej sytuacji. Później mnóstwo jeszcze okazji na zmianę rezultatu. Bardzo wiele szans drużyny oświęcimskiej. Znakomicie bronili dostępu do własnej bramki Jastrzębianie. Też czasami groźnie atakowali, ale swoich szans już też nie wykorzystali. Jeden gol, czyli możemy powiedzieć piłkarski wynik, wystarczył, żeby drużyna jastrzębska wygrała w Oświęcimiu i rewanż na drużynie Unii wzięła. Tak wyglądają te dwa rezultaty. Zagłębie Sosnowiec Podhale 3-1, Unia JKH 0-1. W tabeli na prowadzeniu Repla z Unią Oświęcim 29 punktów, 24 ma GKS Katowice, ale jedno spotkanie rozegrane mniej. GKS Tychy na najniższym stopniu podium, dalej Krakowie, JKH GKS Jastrzębie. Te siły zaczynają wyglądać tak, jak spodziewali się chyba eksperci na początku tego sezonu. Podnosi się powoli Zagłębie Sosnowiec. Energa Toruń chyba trochę zawodzi po znakomitym początku rozgrywek. Energa tym razem znajduje się na przedostatniej pozycji. Podhale jest zamykające tabelę. W kolejnych meczach też emocji nie powinno brakować. GKS Katowice, Komarch Krakowia to już jutro, czyli rewanż za Superpuchar. Przypomnę, że w środowy wieczór w satelicie GKS Katowice rozbił Komarch Krakowie 7-1 w meczu o trofeum, a jutro te dwie drużyny spotkają się walcząc o ligowe punkty. Unia Oświęcim, GKS Tychy, tutaj też na pewno emocji nie zabraknie, ale i w Nowym Targu, gdzie Podhale podejmie Energę, czy w Sosnowcu, gdzie Zagłębie zmierzy się z STS-em, powinno być niezwykle ciekawie. Oczywiście na koniec naszego magazynu zapraszam jeszcze na te trzy wyjątkowe sytuacje, które zawsze dla Państwa wybieramy. Na początek mamy obronę tygodnia, Bęcze Balicz, JKH, Jastrzębie, Repla z Unią Oświęcim. Obrona może nie tyle spektakularna, co nietypowa, kaskiem, i to wcale nie przypadkowo, tylko zamieszone to trafienie i ta obrona kaskiem Bęcze Balicza z zawodnika JKH GKS Jastrzębie. Asystą tygodnia wybraliśmy dogranie Magii do Olsona w meczu GKS-u również z jastrzębskim klubem hokejowym GKS-u Katowice. Świetne dogranie, znakomita asysta, wystarczyło dołożyć kij, co też Olson uczynił, i proszę spojrzeć, tak padł gol dla drużyny katowickiej na 3-2. Świetna asysta, ale tych asyst w Katowicach, którymi mogą się popisywać ostatnim czasem, jest naprawdę sporo. I tak jeszcze raz zobaczyliśmy bramkę Olsona, a za chwilę zobaczymy gola, którego wybraliśmy jako bramkę tygodnia. Jakub Witecki, Zagłębie, Sosnowiec, Komarch Krakowia na 2-0. Znakomita akcja, indywidualny popis Jakuba Witeckiego, a później wprowadził krążek do krakowskiej bramki, utonął w objęciach swoich kolegów. Jak pamiętamy, to spotkanie zakończyło się zwycięstwem Zagłębia po dogrywce, a tutaj jest gol Witeckiego na 2-0 dla drużyny sosnowieckiej. Jakub Witecki w taki oto sposób wykończył ten atak i tę akcję. To tyle w tym magazynie hokejowym. Oczywiście zapraszamy Państwa na nasze transmisje Polski Hokej TV.
Wszystkie mecze Polskiej Hokej Ligi są dostępne na tym kanale, można oglądać. Zachęcamy oczywiście bardzo gorąco, by wybierać się także osobiście na trybuny polskich lodowisk, bo jest coraz ciekawiej, coraz bardziej interesująco. Są niespodzianki w rezultatach, są fenomenalne gole i naprawdę jest na co popatrzeć. No a kto nie będzie mógł ani skorzystać z wizyty na lodowisku, ani na żywo obserwować choćby w Polskich Hokej TV tych wszystkich starć, no to oczywiście widzimy się w kolejnym magazynie hokejowym już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Sponsorem wydarzenia jest Województwo Śląskie. Just the beginning.